Sponsor to jest ten, który rozlicza lidera przedsięwzięcia. No i dzisiejsza identyfikacja jest o sponsorze, o roli sponsora. Bo miałem ostatnio kilka ciekawych historii w tym obszarze. Po pierwsze, w jednej z międzynarodowych firm wdrażałem standardy zarządzania projektami i tam się okazało, że kluczem do motywacji, do przestrzegania zasad, do pilnowania tego, żeby była karta projektu, żeby raportować status na kamieniach milowych, jednym z kluczy dla liderów projektu było to, czy sponsor ich dopytywał o to. Także, drogi sponsorze, czyli ten, który zamawiasz projekt, naprawdę to wymaga niewiele Twojego czasu i uwagi, ale poświęć, poświęć te kilka minut na początku projektu, żeby zweryfikować kartę projektu, a potem w trakcie projektu, czytaj te statusy. Spytaj, co się dzieje w projekcie. To naprawdę dodaje motywacji, naprawdę sprawia, że projekty lepiej działają. A druga sytuacja była taka, gdy ktoś mi poprosił, żebym mu pomógł, był jego mentorem w zarządzaniu projektami. Co więcej, tą prośbę przekazał lider projektu i sponsor, po czym sponsor na początku projektu zniknął z projektu. Mieliśmy ogromne problemy, żeby tego sponsora wciągnąć w projekt. Stąd pomysł, żeby zrobić jedną miotówkę i powiedzieć ci, drogi sponsorze czyli osobą, która zleca przedsięwzięcie lub projekt Twoja rola jest bardzo ważna, bo z jednej strony prosząc o Raporty o sytuacji w projekcie motywujesz lidera projektu, czyli zwiększasz szansę, że ten projekt się skończy z sukcesem, a poza tym ty jesteś tą osobą, do której może się zwrócić lider projektu, gdy trzeba usunąć takie problemy w projekcie, które są nieusuwalnymi dla lidera projektu. Czyli reasumując, liderze projektu wymagają od sponsora, żeby cię pilnował, a sponsorze projektu pilnuj lidera projektu.